Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak połączyć Wasz telefon z systemem Android oraz Wasze BMW, tak żeby można było korzystać z Android Auto, a wszystko to na bardzo dużym wyświetlaczu BMW M5. Na koniec będzie też kilka rad ode mnie, czyli standardowo zapraszam do odcinka. Na początek wymagania, aby móc korzystać z Android Auto, Wasze BMW musi posiadać BMW Live Cockpit Plus lub BMW Live Cockpit Professional oraz opcję Connected Package Professional. Musi być też wyprodukowane po lipcu 2020 roku, a także posiadać najnowszy obecnie system operacyjny, a więc iDrive 7. Najnowszy obecnie, ponieważ jak wiecie, zapewne wiecie, pod koniec tego roku zadebiutuje iDrive 8. Jeżeli chodzi natomiast o telefon, to żeby on był kompatybilny i mógł, żebyście mogli korzystać z Android Auto, musi to być telefon ze systemem Android 10 w przypadku telefonów Samsunga, a także telefonów od Google'a. Natomiast w przypadku telefonów innych marek musi tam być zainstalowany system Android 11, który się pojawia w kolejnych już modelach. Jeżeli Wasz samochód posiada BMW Live Cockpit Professional oraz system iDrive 7, ale został wyprodukowany przed lipcem 2020 roku, to Android Auto powinno się pojawić w systemie wraz z jedną z najbliższych aktualizacji systemu. Oczywiście wszystkie te wymagania, o których przed chwilą Wam wspomniałem, znajdziecie klasycznie w opisie tego filmu. Tam też znajdziecie link do sklepu BMW Connected, gdzie możecie zamówić usługi, m.in. właśnie przygotowanie do Apple CarPlay czy integracji ze smartfonami. Tam też możecie od razu sprawdzić, czy Wasz samochód jest kompatybilny z Android Auto. Pora teraz na tą najważniejszą część, a więc samo połączenie telefonu i Waszego BMW. Jak widzicie na ekranie, ja korzystam teraz z Apple CarPlay za pomocą innego telefonu, natomiast jeżeli podłączę się teraz z Samsungiem S9 do Android Auto, to oczywiście ten poprzedni telefon zostanie rozłączony. Co musimy zrobić, żeby się połączyć? Wchodzimy do menu Com, wybieramy urządzenia mobilne i wchodzimy w prawo na nowe urządzenia z plusikiem, czyli chcemy dodać nowe urządzenie. Wybieramy telefonia i audio i tutaj właśnie mamy opcję Android Auto. I teraz już na naszym telefonie wchodzimy w ustawienia, połączenia, Bluetooth i tutaj szukamy naszego samochodu lub też, jak widzicie, samochód sam znalazł mój telefon, czyli Galaxy S9. Potwierdzamy na urządzeniu. I jak widzicie, pojawiła się propozycja skorzystania z Android Auto, więc właśnie o to nam chodzi. Potwierdzamy. Możemy zezwolić lub nie na dostęp do kontaktów. I to już wszystko. Jak widzicie na wyświetlaczu mamy mapę Google'a. Mamy tutaj też inne aplikacje, czyli na przykład Spotify. Telefon. Na koniec jeszcze kilka drobnych informacji ode mnie, ale mam nadzieję, że one będą pomocne. Android Auto nie wymaga instalacji żadnego programu w Waszym telefonie, bo jest już tam na stałe wgrane do systemu Android. A jeżeli będziecie korzystać z map Google'a i wpiszecie jakiś cel, do którego chcecie dojechać, to wskazówki dojazdu do tego celu będą się wyświetlać też przed Wami na wyświetlaczu Head-Up, więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie. A tak na marginesie powiem Wam, że w przypadku korzystania z Apple CarPlay, to na Head-Upie wyświetlają się wskazówki, jeżeli korzystacie z map od Apple'a, natomiast jeżeli korzystacie z map od Google'a, to te wskazówki się wtedy nie wyświetlają. Warto też wspomnieć o tym, że połączyć możecie oczywiście tylko telefon, nie możecie połączyć tabletu. No i pamiętajcie o tym, że jeżeli wyjedziecie za granicę, to korzystanie z Android Auto wiąże się z korzystaniem z pakietu danych, więc pamiętajcie o roamingu. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania do tego odcinka, to napiszcie je
śmiało w komentarzu poniżej lub bezpośrednio na nasz adres mailowy. A ja Wam jeszcze dodam tylko to, że siedzę w BMW M5 nie tylko dlatego, że mamy tutaj duży wyświetlacz centralny, ale też dlatego, że chciałem Wam w ten sposób zapowiedzieć jeden z najbliższych odcinków, w którym właśnie pokażemy Wam dokładniej i lepiej ten właśnie samochód. Myślę, że będziecie zadowoleni, także śledźcie nas uważnie. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.